Dzień dobry, panie doradco. Dzień dobry, panie doradco. Cześć, Paweł. Kolejny odcinek naszego podcastu z nowym rokiem. Mamy dużo, dużo ciekawych tematów. Dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje wręcz. Ale będziemy się odwoływali chyba do czegoś, co pojawiło się jeszcze w zeszłym roku, ale na pewno będzie miało skutki, będzie jak efekt motyla. Nie wiem, czy odczuwalne. Aż tak daleko, bo to efekt motyla chyba się granicami nie zajmuje, a tu jednak zostajemy w Polsce. No tak, ale zostajemy w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo jak za chwilkę przejdziemy do dokumentu, o którym teraz tak enigmatycznie mówimy, to tam jest dużo też o tym, jak to wpływa na podmioty spoza Polski. No dobra, to zobaczymy, czy jesteś w stanie mnie przekonać, że to prawda. A dobrze, bardzo chętnie, bo mówimy o dokumencie o objaśnieniach podatkowych z dnia 20 grudnia 2019 roku. Wykaz podatników VAT, wykaz dużej litery. No jak? Z dużej litery nie w tytule, ale w objaśnieniach. Wykaz dużej litery, czyli tak naprawdę tak zwana, żeby nie skłamać, biała lista. Biała lista, tak. Czyli biała lista podatników. Może w skrócie kilka słów o tym, jaka jest idea tego rozwiązania. No, to ja mam coś bardzo sympatycznego w tym zakresie, ale to zacznij ty. Tak? Ale może jeszcze od strony formalnej, bo to może nie wszyscy słuchacze mają świadomość. Objaśnienia wydane przez ministra finansów są wiążące i dają ochronę, czy zastosowanie się do tych objaśnień skutkuje mniej więcej taką samą ochroną, jak ochrona z interpretacji podatkowej. To wynika z ordynacji podatkowej. To ciekawe, bo tego, powiem szczerze, że nie wiedziałem tego. No ale bo to jest wprowadzone niedawno i jakby nie wcześniej. Czyli możemy spodziewać się większej liczby wyjaśnień. No tak, było rzeczywiście tych objaśnień, wyjaśnień trochę też w innych zakresach było tak. W WHAT-cie, prawda? Podatki źródła, MDR-y, o których wspominaliśmy. Więc to jest naprawdę ciekawe, więc tak jak się mówi, że te objaśnienia bywają nie do końca sprecyzowane, jasne, niemniej one są wiążące, więc to jest dobra rzecz. No dobrze, no a teraz wracając do genezy przepisów, tak naprawdę przepisy, które obowiązują od 1 września 2019 roku, aczkolwiek sankcje dopiero niezastosowanie do przepisów będzie miało skutek od 1 stycznia 2020 roku. Przepisy, które stwierdzają mniej więcej, tutaj nie będziemy wchodzić w bardzo głęboki szczegół, ale sens przepisów chcielibyśmy oddać, czyli mamy uruchomiony przez ministra finansów bezpłatny wykaz, na którym znajdują się rachunki rozliczeniowe, to jest ważne, tak? Rozliczeniowe podmiotów, które są czynnymi podatnikami VAT, z pewnymi też wyjątkami, bo to nie tylko czynni podatnicy VAT, ale też podmioty wpisane, wypisane. Tak. Niemniej jednak będzie to wykaz kont bankowych czynnych podatników VAT, na które to konta, jeżeli będziemy chcieli zapłacić kontrahentowi w zakresie transakcji, która przekracza 15 tysięcy złotych, za chwilkę też o tej transakcji, to znaczy, no to powinniśmy to zrobić na ten rachunek zawarty w wykazie. Co ciekawe, albo jeden z rachunków zawartych w wykazie. Bo może być i tak. Nawet sprawdzałem gdzieś u nas w firmie i tych w naszej akurat jest chyba są cztery zgłoszone. Ale zanim jeszcze przejdziemy głębiej, to jeszcze bardzo ważna kwestia w tym dokumencie, to jest określenie celu. Cele i zadania wykazu. I tu mam taki bardzo ładny zwrot, mianowicie uczciwi podatnicy dzięki temu ograniczy się im ryzyko wplątania w oszukańczy proceder. Dobre? Oszukańczy proceder, no pewnie, że dobre. Oszukańczy proceder zmierzający do wyłudzenia VAT. Ja już w tej chwili chciałbym otworzyć wykaz, chcąc się uchronić przed oszukańczym procederem. Natomiast no, nie ukrywajmy, to było jedno z głównych celów wprowadzenia wykazu. Tak? No, tak. Nie mamy rejestru faktur jeszcze, centralnego rejestru faktur. To jest kolejny plus, jako dodatek do mechanizmu podzielonej płatności, element takiej polityki, która ma na celu uszczelnienie systemu VAT-owskiego. No i teraz jedna ważna rzecz jeszcze. Ta ustawa troszeczkę wiąże się też z przepisami dotyczącymi przedsiębiorców, no ponieważ warto pamiętać, że ta ustawa też odnosi się do podatku CIT i PIT. Jeżeli chodzi o płatności poniżej 15 tysięcy złotych, to te płatności mogą być kosztem uzyskania przychodu, jeżeli nie są za pośrednictwem rachunku bankowego przekazywane, jeżeli są spełnione warunki pozostałe ukosztowienia. Więc powyżej 15 tysięcy złotych nie może być kosztem taka zapłata, jeżeli nie jest za pośrednictwem rachunku bankowego. Mówię specjalnie za pośrednictwem rachunku bankowego, bo to będzie ważne w kontekście jednego z tych punktów, tak, o których będziemy mówili w objaśnieniach. Więc tak. Konsekwencje niezapłacania na rachunek z wykazu, solidarna odpowiedzialność w VAT-cie. W VAT-cie z tym wystawiającym fakturę na naszą rzecz i
niemożliwość zaliczenia tego wydatku w tym zakresie do kosztów. Albo, i to jest ciekawostka, no bo jeżeli i tak jesteś na stracie, no to musisz sobie zwiększyć przychód. Dochód. Czy zmniejszyć stratę, tak? Ale poprzez... Poprzez zwiększenie przychodu, zmniejszenie straty. Okej. No to też istotne w kontekście rozliczenia później straty, no bo to też jest zobowiązanie podatkowe, które może być rozpoznane w przyszłości, w kontroli. Nie? No dobra, no to może zacznijmy od tych objaśnień. Mhm. Te objaśnienia nie są zbyt długie, mają 18 stron. No w porównaniu do objaśnień w MDR, gdzie było 102, no to tak. Tu jest rzeczywiście krótko. To jest do przeczytania, może nie podczas jazdy samochodem, ale autobusem już jak najbardziej. I teraz tak, objaśnienia są na początku, mamy informacje o wykazie podatników VAT, informacje, które są zawarte w wykazie, to nie są jakieś chyba kontrowersyjne rzeczy, bo to jest, wynika wprost z ustawy. Natomiast już cele i zadania wykazu, jeżeli wchodzimy w to, no to jak słusznie zauważyłeś, oszukańczy proceder, który chcemy ograniczyć ryzyko wplątania poprzez a wplątania jeszcze, no to ryzyko wplątania w oszukańczy proceder. No i drugi cel to jest umożliwienie zachowania należytej staranności, no, o której też dużo się mówiło w VAT-ie, o sprawdzaniu, weryfikacji kontrahenta, jak to ma działać. No i teraz ja sobie wybrałem parę elementów, rozumiem, że ty, Paweł, też sobie wybrałeś ciekawostek. Pewnie się zejdziemy w wielu momentach, ale... To może zaczynaj od może punktu rozumiem drugiego, rodzaje rachunków i rozliczeń w formie przelewów. Ciekawego? Co to znaczy rachunek rozliczeniowy? No to odwołujemy się do innych ustaw, a chodzi nam o rachunki rozliczeniowe prowadzone przez polskie banki, natomiast już niekoniecznie w walucie polskiej. Czyli jeżeli mamy kilka rachunków walutowych i Polski, no to naturalnie możemy wybierać, czy nasz kontrahent może nam wpłacić na któryś z tej listy. Czyli może być na euro, wyważony w polskim banku. Tak. Okej. No to jest raczej chyba dość jasne. No tak chociaż też były jakby tu problemy, no bo moglibyśmy sobie wyobrazić, że będzie jeden taki tam wpisany. Ale to też ten rodzaj rachunku determinuje jedną ważną kwestię. Osoby prowadzące działalność gospodarczą no nie mają obowiązku prowadzenia rachunku rozliczeniowego. Przedsiębiorcy, co oznacza, że no ich rachunki nie będą publikowane w wykazie, a też jeżeli mają rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, osobisty, używają go w działalności gospodarczej, to te rachunki też nie będą publikowane w wykazie, więc tam trzeba uważać. ROR nam się nie łapie w ten wykaz. ROR się nie łapie w ten wykaz, co oznacza, że jeżeli kupujemy coś od przedsiębiorcy, to, że go nie ma w wykazie, nie znaczy jeszcze, że to nie jest rachunek, który jest zgłoszony w CIDG albo w innych powiedzmy wykazach ministerstwa. No i od razu tutaj warto podnieść kwestię, która tu jest podnoszona w punkcie 2.2, rachunki wirtualne. Czyli ja bardziej lubię na to mówić rachunki fantomowe. Fantomowe rachunki? Okej. Ale rachunki. Mówi się o tych wirtualnych. A dlaczego wirtualne? Czy o co w tym chodzi? No, wirtualne dlatego, że tak naprawdę jest to generowany techniczny numer, powiedzmy takiego rachunku, który nie jest przypisany do konkretnego konta, ale jest to numer, który my mamy przypisany w rozliczeniach na przykład, nie wiem, z telekomami, z wodą, prądem, który powoduje, że system otrzymujący od nas płatność rozpoznaje, że my, przekazuje płatność na rachunek właściwy, natomiast odznacza, że zapłaciliśmy. Tak? Okej. I jak to, no bo rozumiem, że takie telekomy czy podmioty sprzedające nam gaz, prąd i wodę mają takich rachunków setki tysięcy. Myślę, że tak, idące. No i teraz ja jako przedsiębiorca dostaję fakturę z takim rachunkiem, no i setek tysięcy rachunków nie będzie miał ten mój dostawca. Nie będzie miał dostawca. Ma u siebie zarejestrowane, natomiast nie będzie ich w wykazie. I co wtedy? Tak, no te rachunki mają być, wydaje mi się, że jeszcze nie są, ale mają być powiązane z rachunkami głównymi, więc na wykazie będzie można wpisać taki rachunek wirtualny. Dostać odniesienie do rachunku głównego, z którym jest związany. To jest ministerstwo potwierdza, już wiele razy potwierdzało też w prasie i w telewizorze, że te rachunki wirtualne, wpłat na rachunek wirtualny, tak długo jak główny rachunek jest zgłoszony do wykazu, nie powoduje konieczności informowania ministerstwa o tym, że tego rachunku na wykazie nie ma. A to jeszcze do tego wrócimy, czyli mogę zapłacić za fakturę na taki rachunek fantomowy i nie będzie się to wiązało dla mnie z negatywnymi konsekwencjami, o ile sprawdzę, że ten rachunek fantomowy jest podłączony do rachunku głównego i tak jest, który widnieje w wykazie. Dobra. Tak. Kolejna, to jest punkt 2.3, czyli coś, co było też bardzo ciekawe i było z wielkim znakiem zapytania, czy przedsiębiorcy zagraniczni, którzy zarejestrowani jako podatnik czynny, czy oni będą się znajdowali w wykazie? Tak, będą. Ich rachunki będą się znajdowały oni w wykazie. Oni muszą mieć rachunek polski otwarty? Taki podatnik, czy taki podmiot zagraniczny? Tutaj nie mam pewności, zawsze się nad tym zastanawiałem.
Nie wiem, powiem ci. Wydaje mi się, że chyba jeżeli nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności, to nie. Natomiast ale jeżeli... jak jest zarejestrowany w Polsce na działalność? No na VAT może być zarejestrowany. No może być zarejestrowany na VAT, nie musi mieć stałego miejsca prowadzenia działalności. Tak, no i dobra, jest zarejestrowany na VAT, to czy... No to wtedy posługuje zwrotu... się rachunkiem, to wtedy posługuje się rachunkiem zagranicznym. Natomiast dla celów rozumiem... A do zwrotu VAT-u? Dobre pytanie. Bo mi się kojarzy, że, ale to też nie ma pewności, że chyba jeżeli masz mieć zwrot VAT-u, to musisz mieć rachunek polski, ale tu nie dam głowy. Gdzieś mi się kojarzy, świta i kotłuje. Ale to do sprawdzenia. No tak czy siak, rachunki zagranicznych podmiotów nie będą wykazywane, więc nie będzie można tego tak sprawdzić. Natomiast jeżeli podmiot zagraniczny założy taki rachunek w Banku Polskim, no to ten rachunek automatycznie pojawi się w wykazie. Ale poczekaj, automatycznie się pojawi w wykazie, czy będzie ten podmiot musiał zgłosić? No będzie musiał zgłosić na rachunek, czyli w NIP-ie tak, tak mi się wydaje. Tak. No dobrze, tutaj kilka stron jest takich dość specyficznych, ja tutaj nie mam dodatkowych, chyba że ty masz jakieś ciekawostki. No mam takie, te, które się pojawiały też w prasie, o tym dużo się mówiło, czy na przykład realizacja transakcji czy płatności przez pośrednika, czyli mam sklep internetowy, w którym kupuję jakieś towary, no i mam możliwość albo wykonać zapłatę przez przelew, albo przez jakiegoś pośrednika typu, tu są wymienione te akurat trzy przypadki. Czy... A to jest to mam też zaznaczone, to jest bardzo fajne. Widzisz, jest... Żeby się odwołać, żeby każdy wiedział, o co chodzi. PayPal, PayU albo Dotpay. Ciekawe wybrane, ale no znane. To są przykłady, dobra, no i jeżeli płacimy przez takiego pośrednika, no to rozumiem, że nie traktuje się to jako... To nie jest przelew, tak? To nie jest przelew. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to jest według ministerstwa to nie jest traktowane jako przelew, bo to jest coś innego, jest zlecenie z zapłaty nie będące przelewem. Natomiast ja patrzyłem jeszcze na te przepisy CIT-owskie dotyczące przelewów i tych 15 tysięcy złotych, że trzeba to realizować za pośrednictwem rachunku bankowego. Tam nie ma powiedziane o przelewie, tam jest powiedziane o za pośrednictwem rachunku bankowego, a jednak bądź co bądź PayPal Pay i Dotpay działa dokładnie tak, to jest za pośrednictwem rachunku bankowego. Wiesz co, ale to chyba też jest trochę wyjście naprzeciw oczekiwaniom podatników, no bo nie wiem, gdzie są zarejestrowani ci operatorzy, ale... Gdyby byli zarejestrowani za granicą i władze skarbowe nie miałyby możliwości wpływać na obowiązki... No to każdy z takich każda z realizacji... Byłby NKUP-em, prawda? No ale odwracając troszeczkę, no to teraz ja sobie wyobrażam taką sytuację, bo jestem w stanie sobie wyobrazić teoretycznie taką hipotetyczną sytuację, że każda płatność swojemu dostawcy będę realizował przez PayPal. To nie jest jakiś... Czy każdy z twoich dostawców założy sobie usługę w tym PayPalu? Znaczy, myślę, że to nie jest takie trudne, bo to działa dość sprawnie. Dobra, ale są konserwatywne biznesy, okay, nie każdy fine. Może chcieć w ten sposób, no bo, a zresztą, no dobrze. No ale niemniej, to jest jedna z tych ciekawostek, że niezależnie od tego, ile zapłacimy, jak zapłacimy, tym jednym z tych, nie wiem, trzech, ale jest więcej oczywiście operatorów, tak. Jest więcej operatorów, no to nie jest przelew, nie musimy weryfikować tego w wykazie. Okej, okay. Okay, no czy ja kupuję to i zgadzam się. No dobra, i tam jeszcze było coś... O potrąceniu możemy szybko powiedzieć, że potrącenie nie jest zapłatą, więc tylko ta różnica, jeżeli mamy różnicę, to musimy ją przelać na ten rachunek. Czyli, że mamy milion versus 1,5 miliona, robimy potrącenie, to te 0,5 miliona musi zostać przelane, a tego miliona po prostu nie... Bo to nie szło fizycznie, prawda? I jedna ważna rzecz wydaje mi się, to są sankcje. Tak. Trzeba powiedzieć, i to jest moim zdaniem chyba też mocno tutaj naświetlone w tych wyjaśnieniach, czyli sankcje dotyczą tylko i wyłącznie, dotyczą w tym zakresie, w jakim tak naprawdę te płatności zostały wykonane na nie te rachunki, które trzeba, czyli i w VAT-cie, i w CIT-cie, to dotyczy tylko tych konkretnych płatności, nie jest to szerzej rozumiane, czyli kwota podatku VAT związanego z tą konkretną dostawą lub świadczeniem usług przy odpowiedzialności solidarnej, i koszt tylko i wyłącznie w tym zakresie tej płatności, która została dokonana na rachunek nie z wykazu. No i jedna też istotna rzecz, której ja pamiętam, że wielu podatników chciało coś takiego zrobić, no ale ministerstwo mówi wyraźnie, że można tak zrobić, nie wiem jaka będzie przyszłość tego, czyli że jeżeli raz zawiadomimy, że zapłaciliśmy na rachunek nie do końca prawidłowo, no to może jeszcze... to wystarczy. Raz zawiadamiamy per rachunek. To może żeby wprowadzić słuchaczy. Czyli wiemy, że zapłaciliśmy czy płacimy na rachunek klienta, który nie jest w wykazie,
No ale mamy ustawowe zabezpieczenie, jeżeli w przeciągu 3 dni służymy zawiadomienie do urzędu, że wpłaciliśmy na ten rachunek, to wtedy jesteśmy bezpieczni i przy sankcjach VAT-owskich, i przy ukosztowieniu w tak CIT-ie, czy w CIT-ie. No i właśnie to jest ten myczek. Niektórzy klienci mówili, ja mam akurat 5000 klientów czy odbiorców, wyślę oświadczenia dla wszystkich, do zawiadomienia. Od razu jak leci. A jak będę miał nowego dostawcę, no to od razu będę zawiadamiał. No i właśnie objaśnienia nie adresują tego tematu, ale to chyba byłoby kontralegem. No troszeczkę chyba nie o to chodzi, tak? Nie o to chodzi, mimo że ale wyraźnie, literalnie wystarczy raz zawiadomić, że wpłaciło się na inny rachunek niż na wykazie. No zobaczymy. To ciekawy bardzo temat, zobaczymy jak to będzie ewoluowało. Na razie te objaśnienia polecamy wszystkim do przeczytania, bo tam są, mimo że to są rzeczy, które pojawiały się w prasie, to jednak warto sobie na nie spojrzeć. I cóż, no zobaczymy. I chyba tyle, zamykamy ten rozdział. Zamykamy ten rozdział, aż do nowych, nowych wspaniałych rozdziałów, które przed nami. Tak, no to jest. Dzięki Paweł. Dzięki Maciek. Dziękujemy słuchaczom, do usłyszenia.